Z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnej metodzie dotyczącej planowania. Jest to procedura czy metoda zwana OATS od angielskiego słowa owies. I oczywiście tutaj też kolejne literki tego słowa oznaczają mm, kolejne kwestie, które trzeba rozpatrzeć, aby przekształcić nasze cele w rzeczywistość. Czyli jest to kolejny sposób myślenia, kolejna procedura, metoda, którą można zastosować. Ja w poprzednich filmach Podałem Ci już trochę tych metod Alpent, Shows, System Getting Things Done, różne tematy omawialiśmy, takie jak na przykład podejście do planowania za pomocą wybierania zadań, ważności, priorytetów, bloki czasu, różne inne kwestie. Ale tutaj mamy powiedzmy kolejną metodę, kolejny sposób myślenia, w którym jest to wszystko ubrane w jakąś procedurę i Ty możesz dostosować tą procedurę pod siebie, jeśli poprzednie Ci na przykład nie odpowiadały. Albo po prostu ta wydaje ci się bardziej sympatyczna, bardziej do wdrożenia, no to możesz sobie ją zastosować, wypróbować. Jest tak często, że są różne metody w repertuarze, które można dostosować i jedne do nas przemawiają bardziej, inne mniej. Kluczem według mnie jest to, żeby testować, próbować być świadomym. No, ale w momencie, kiedy wybierzesz jakąś metodę, czy to będzie oats, czy to będzie jakakolwiek inna, to postaraj się trzymać tej metody przez jakiś czas, po to, żeby zobaczyć efekty, żeby rzeczywiście ją przetestować. Nie próbować czegoś dzień po dniu, czy nie testować czegoś przez 3-4 dni, bo to nie ma żadnego sensu, no chyba że bardzo ci coś nie spasuje. Tylko raczej dać temu czas, kilka tygodni, może kilka miesięcy i zobaczyć wtedy konsekwentnie wdrażając to, pilnując zasad, czy to jest coś dla ciebie, czy może jednak spróbujesz coś innego. No więc metoda OUTS jest bardzo prosta. Na samym początku ustalamy cele, czyli ustalamy, jaki efekt chcielibyśmy uzyskać, ponieważ literka O to jest outcomes, czyli wyniki, czyli ustalamy, jakie my chcemy mieć wyniki w konkretnym czasie. Czyli dajmy na to, planujemy sobie miesiąc albo planujemy sobie dwa miesiące i zastanawiamy się, jakie efekty końcowe chcemy uzyskać w konkretnych kategoriach. Powiedzmy, tych kategorii może być kilka, czy konkretne projekty, i jakie efekty chcemy uzyskać, wyniki na koniec tego okresu, który sobie przyjęliśmy. Jeśli był to miesiąc, no to miesiąc, jeśli było to więcej czasu, no to na koniec tego czasu. Czyli kierujemy się konkretnym wynikiem. Oczywiście, im bardziej będzie ten wynik konkretny i mierzalny, tym łatwiej nam będzie zweryfikować jego osiągnięcie i tym łatwiej będzie nam w ogóle planować kolejne elementy. Więc no, wynik powinien być mierzalny, albo przynajmniej powinno być łatwo określić, czy zrealizowaliśmy ten cel, czy nie. No bo z tego później wynika kolejny element, czyli literka A to jest activities, czyli działania. Czyli najpierw mamy outcomes, wyniki, kierujemy się wynikiem, ustalamy konkretne cele, co chcemy osiągnąć. Następnie pod to wszystko podpinamy czynności, działania, które będą nas prowadzić w kierunku tego wyniku. I na razie nie planujemy tego jeszcze, tylko wypisujemy wszystkie działania pod każdą z tych kategorii, które będą nas prowadzić do osiągnięcia tego rezultatu, o które nam chodzi. Tylko tutaj jest jedna uwaga, że planujemy tylko to, co jest niezbędne, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten wynik. Bo bardzo często ludzie robią tak, że w momencie, kiedy stawiają sobie jakiś cel, to planują wszystko dookoła, co jest fajne. Co wypadałoby zrobić, co byłoby dobrze zrobić, i wśród tego są też rzeczy, które trzeba zrobić. Ale oni później w działaniu kierują się wszystkim, co jest fajne, co jest łatwe, co jest przyjemne, co można poprawić, co można zrobić inaczej, co można zrobić, żeby się wyróżnić, ale nie robią tych najważniejszych rzeczy, które rzeczywiście prowadzą do tego wyniku. Czyli gdybyśmy popatrzeli na, na zasadzie Pareto, że. 20% działań odpowiada za 80% wyników, to oni odkładają te 20% działań, a zajmują się całą resztą pierdół, które są fajne, są widowiskowe, ale nie prowadzą rzeczywiście do celu. Więc w procedurze OATS, w metodzie OATS, staramy się, wypisując te activities, czyli wypisując te działania, Staramy się wypisać tylko te niezbędne, żeby osiągnąć ten cel. Czyli jeśli mamy 10 kroków, to wykonanie każdego kroku jest konieczne, żeby zrealizować ten efekt i nie ma tam żadnych zbędnych rzeczy, żadnych rzeczy, które można, ale nie trzeba, które powinno się, które dobrze by było. Takich rzeczy tam nie wypisujemy. Wypisujemy tylko to, co jest niezbędne, żeby osiągnąć wynik, który ustaliliśmy sobie w kroku pierwszym. Następnie mamy literkę T, to jest time, czyli czas. Więc tutaj tak jak w metodzie alpen czy tak jak w metodzie trzos podchodzimy do tematu zamykania tego w ramy czasowe. Czyli staramy się oszacować jaki czas, jaki, ile minut, ile godzin zejdzie nam zrealizowanie danego kroku. I tutaj mm, powiedzmy uwaga ode mnie, że w momencie kiedy wychodzi Ci, że coś zajmie długo to warto sobie już to na tym etapie Podzielić. Jeżeli wiesz, że na liście widnieje zadanie, którego zrealizowanie zajmie 6 godzin, to podziel go sobie na kilka etapów, tak żeby realizacja każdego z tych etapów nie przekraczała godziny czasu, bo trudno ci się będzie zabrać do realizowania zadania, które ma 6 godzin, a łatwiej będzie ci się zabrać do czegoś, co zajmuje 30 minut, 60 minut, 15 minut. Podziel to tak drobno, jak chcesz i jak się da. Pamiętaj, że nawet jeżeli zadanie teoretycznie nie jest możliwe do podzielenia, to jesteś w stanie podzielić je tak na zasadzie trochę na siłę. Czyli, jeżeli nie umiesz podzielić zadania, które zajmuje półtorej godziny, to podziel je na zasadzie takiej: 30 minut, albo etap pierwszy danej rzeczy, etap drugi danej rzeczy, etap trzeci. I po prostu ustal sobie, że każdy z nich zajmuje pół godziny, i dla ciebie spełnienie celu to jest usiąść. Pół godziny do pracy nad tą rzeczą, i wiesz, że jeśli zrobisz to trzy razy, no to spełnisz ten pierwotny cel, ale dalej to jest prostsze niż usiąść do czegoś, co zajmuje godzinę, półtorej. Więc możesz spróbować taką metodą siłową, podzielić sobie to na mniejsze elementy, i właśnie na tym etapie szacujemy czas i dzielimy wszystko na drobniejsze elementy, po to, żeby łatwiej było się później do nich zabierać. I mamy ostatnią literkę, czyli S, jak schedule. Czyli harmonogram, czyli wtedy planujemy wszystko już w osadzeniu w harmonogramie, czyli staramy się patrzeć wtedy na tą naszą listę zadań, patrzymy ile co zajmuje czasu i patrzymy kiedy możemy to zrobić, czyli już konkretnie lokujemy tą całą listę zadań z przypisanych do nich czasem na nasz kalendarz, czy w momencie na początku możemy sobie to ustalić, po prostu zrobić z tego jakiś harmonogram do każdego projektu, do każdego celu. No, ale później już staramy się konkretnie zaplanować to w harmonogramie, na liście zadań czy w jakiejś aplikacji do planowania, przypisać jakieś daty i tak dalej, stworzyć z tego rzeczywisty plan, który później możemy realizować. I ta procedura Outswain nadaje się do podejścia do planowania celów albo do planowania takich rzeczy, które powiedzmy zajmują miesiąc, dwa, trzy. Eee, oczywiście też nie ma co przesadzać, nie ma co robić jakby wszystkiego. Daną metodą, bo w momencie kiedy będziesz chciał zaplanować dzień albo dwa dni, to raczej ta metoda nie, nie do końca się nadaje, ale fajnie się sprawdza przy celach sportowych, fajnie się sprawdza przy projektach biznesowych, gdzie interesuje nas konkretny wynik, więc. Wychodzimy od tego wyniku, ustalamy pod to wszystko, co jest tylko niezbędne, żeby ten wynik osiągnąć, czyli to są same priorytety. Ucinamy całą resztę pierdół, a skupiamy się tylko na rzeczach, które rzeczywiście są konieczne, żeby ten wynik osiągnąć, czyli kierujemy się patrzeniem na to, co trzeba zrobić, co trzeba i co jest tylko niezbędne do zrobienia, żeby osiągnąć wynik, o który mi chodzi. Następnie patrzymy bardzo realistycznie, ile który element zajmuje czasu, no i osadzamy go w harmonogramie robiąc z tego realistyczny plan, który po prostu trzeba następnie realizować. No i przy tym wszystkim nie zapominajmy, że opór istnieje, że trudno się zabrać do zadań, które nie są konkretne, trudno się zabrać do zadań, które są przerażające i duże, więc jeżeli są takie zadania na tej liście, to po prostu dzielimy je na etapy, na mniejsze części, no bo do nich łatwiej się zabrać. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, Zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!